Cześć wszystkim, witam kochani serdecznie. 45. odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. Ja jestem Yuken i zapraszam was do oglądania tej serii, celi, w której wszystko dzieje się na waszych oczach i tylko i wyłącznie na odcinkach. Zaczynamy jak zwykle od spraw technicznych. Jak widzicie, na koncie niby mamy mało kasy, niby, dlatego że pod koniec odcinka poprzedniego spłaciłem wszystkie kredyty. Teraz oczywiście znów będę je brać na nowo. To jest bardzo fajny myk, aby gdzieś tam mieć za darmo kredyt na jedną dobę. Ale myślę, że mamy środa 20:26. A, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do snu, bo chcę się przespać. Natomiast jedna rzecz, którą udało mi się ustawić. Zadziałało to w konsoli. Zobaczmy, czy to na pewno działa. Będę w stanie wam potwierdzić. Zobaczcie, cena. To zlecenie, które zresztą chyba pokazywałem w poprzednim odcinku. I nie mówię, że będziemy brać to zlecenie, absolutnie. Ale to zlecenie było, jak dobrze pamiętam, za 1 300 000, co powiedziałem, że jest lekką przesadą. Udało mi się o połowę ceny zleceń zmniejszyć. To według mnie wydaje się już takie dosyć uczciwe. Dzisiaj absolutnie nie będziemy jakiejś długiej trasy brali, więc nawet na to nie patrzcie. Na razie się na trasie w ogóle nie skupiamy. Ja tylko chcę wam pokazać, że te zlecenia udało mi się jakoś zbić. O, może jakąś Szwecję sobie weźmiemy, tylko zmienimy troszkę trasę. Zobaczymy, to jeszcze na razie. A może w ogóle jakiś ciężki ładunek, czy ładunek wielkogabarytowy. No zobaczymy, zobaczymy widzowie. W każdym razie, co trzeba zrobić, aby w ogóle móc się przyjrzeć jakiemuś zleceniu, no to trzeba po prostu się przespać. No i myślę, że dobrze byłoby też tą ciężarówkę widzowie naprawić, ale my chyba nie. Oj, właśnie, bo będzie problem. Właśnie, o jednej rzeczy nie pomyślałem. Ojojoj, widzowie, będzie problem, bo my tu nie mamy mechanika, chyba że do Irlandii, albo zaczniemy trasę, kurczę, w Anglii. No taki też był zamysł i plan, że ewentualnie zaczniemy w Anglii. Są stacje benzynowe, ale mechaników tu nie ma. No nic, no dobrze, nie będziemy, słuchajcie, gdybali. No auto jest rozwalone, więc tak czy siak będzie trzeba je naprawić. A, bo ten parking... Ups. Słuchajcie, parking jest akurat za płotem. Parking jest za płotem. No dobrze, gdzie my to jedziemy tutaj? No nic, to jadę się przespać, bo przespanie jest tutaj widzowie podstawą. Tylko jak ja tam mam jechać do tego spania? Chyba muszę się cofnąć tu. Dobra, tędy. Zamotany ten wjazd troszkę. I tu jest parking. Dobra, oj. Tu? Tam prześpimy, czy się nie prześpimy? Prześpimy się? Nie, awaria pojazdu. Kurde. Czekajcie. Może tutaj, w tej szczelinie się uda nam przespać, co? Dobra, uda się. Prześpimy się, trochę kasy na początek też płynie i ona będzie potrzebna na oczywiście inwestycje. Dobra, na ósmą. Nie będziemy patrzyli, ile tam pracownicy zarobili, chociaż jak widać wielu nie zarobili, a raczej stratę mi jakąś wygenerowali, ale trudno. Bank. Kredyt. Kredyt. Może w drugiej kolejności? Może ja powinienem odwrotnie te kredyty brać? Nie, to raczej by nie było dostępne. Dobra, nieważne. Tyle kasy mniej więcej mieliśmy. Troszkę mniej było na koncie. I co my tu mamy? Zarządzaj garażami. Mamy garaż, widzowie. Poznań tradycyjnie jest nieruszalny. Mamy Stambuł. Więc do Stambułu z dwie ciężarówki byśmy spokojnie mogli kupić, ale czy byśmy na pewno chcieli używane, to tego nie wiemy. No to jest 400 tysięcy. Może już powoli zaczniemy nowe kupować, widzowie, ciężarówki. A który tutaj z pracowników? Dzienny zysk, to może tak ustawmy. Kto to jest? A to właśnie w Stambule ktoś ładnie zarobił. Ale jak zarobił, a nie ma kierowcy? Czekajcie, co to się tu popsuło? Chwila, chwila, widzowie. Zarządzaj kierowcami. To my w Stambule nie mamy kierowcy?
Nie zatrudniłem kierowcy do Stambułu jednak, a to dobrze pamiętałem w poprzednim odcinku. Czekajcie, no to w takim razie jednego kierowcę trzeba do Stambułu. To jak? Ło, co to się tu stanęło? Ło, jakie ładne mamy. Coś musiałem odkryć ostatnio, jakąś agencję pracy. A faktycznie, że kierowcy nie zatrudniliśmy, widzowie, ale jestem gapa. Dobrze. Dobrze, to teraz tak. Z dwie ciężarówki możemy śmiało kupić. Ale no to 400 tysięcy. Nówka kosztuje niewiele więcej, więc ja myślę, słuchajcie, że zrobimy takie coś. Znajdziemy sobie kierowcę, który fajnie zarabia. Helga dostała, jak widzicie, nowego mana. Tomas by mógł dostać, chociaż to mi na Tomasa nie wygląda, a raczej pani Tomasowa. No nie wiem, co tu się, psuje się coś ewidentnie. W każdym razie Tomas w Berlinie i Daniel w Berlinie. Dobrze, dobrze. Tomas w Berlinie i Daniel w Berlinie. Więc sobie ich tutaj znajdziemy. Albo może tak szybko nie znajdziemy, to nie. Jest Tomas, Berlin. Przenieś z Berlina w takim razie do Turcji. Cyk. Oraz. Chyba Daniel był w Berlinie. Chyba tak. Też do Turcji. Widzicie, takie machnią robimy, że po prostu gdzieś tam jak używana jest zbyt droga, no to kupujemy nówkę, cewkę nieśmiganą. Oczywiście kupujemy sobie te many. One nie są najgorsze. Przy czym troszkę zdecydowanie silnik nie jest najlepszy, ale to myślę, widzowie, że jeszcze się ulepszy naszym pracownikom. O, to tu w Berlinie wszyscy mają nówki, cewki. No i co my teraz jeszcze możemy zrobić? To z pewnością zarządzanie garażami i ten Stambuł ulepszymy. I do Stambułu możemy jeszcze jakąś ciężarówkę kupić, więc w takim razie jeszcze jednego kierowcę możemy nagrodzić, widzowie. I który to by mógł być kierowca? Tutaj jest Jano w Paryżu. Dobrze, dobrze, niech będzie. Ciężarówkę weźmiemy Janowi z Paryża. Skoro Jano fajnie zarabia, to też do Stambułu. Cyk. Dobra, a Janowi kupimy. No bo widzicie, jakie kombinacje? To są straszne kombinacje, widzowie, ale to ma jakiś sens i oczywiście jak już mi gdzieś tam te pieniądze zaczną fajnie wpływać, to te ciężarówki ulepszymy i zrobimy taką flotę. Myślę, że od następnego odcinka, o nie, nie, ja to nie tu miałem, tu miałem do Paryża, tu. Myślę, widzowie, że taki manewr będziemy już robili od któregoś z przyszłych odcinków. Agencja pracy do Stambułu, w takim razie trzech kierowców trzeba zatrudnić. Tutaj Sasza ma fajnie rozwiniętego długodystansowca, więc koniecznie musi być Sasza. Tutaj też tragedii nie ma w tej Francji, jakkolwiek ma na imię. Jak można mieć na imię Franca? Widzowie, jak można mieć Franca na imię? No, może bym z ciekawości jedną o mniejszym dystansie też, ale Kim ma fajnie rozwinięte, więc też ją, widzowie, weźmiemy. I co? I na tym nasza zabawa się chyba skończy, no więcej ciężarówek nie kupimy. Zobaczmy tylko, jak ci nasi, no to czterech pracowników zatrudniliśmy, rewelacja, widzowie. Rewelacja, to zobaczmy. Kim niech jeszcze robi długodystansowca. Franca, nasza pani, niech też robi długodystansowca. No Sasza może ładunek o wysokiej wartości. Tutaj sobie dajmy może na długodystansowca. Tu już jest długodystansowiec, tu jest ładunek o wysokiej. Jak widzicie, w każdym odcinku staram się do tego zaglądać, bo to jest sekret. W ogóle widzowie, słuchajcie, ważny komunikat, bo pamiętam, jak nagrywałem tą serię, gdzieś tam tego komentarza już nie przeglądałem, ale jak poprzednią serię nagrywałem, tak, to któryś z widzów mnie mocno skrytykował.
Ciekawe, czy ten widz będzie miał odwagę się teraz odezwać w komentarzu, bo dość mocno mnie widz skrytykował, że przecież to jest niemożliwe, że on ma 30 level, a ma tylko dwa garaże, że nie da się przecież inaczej. I podejrzewał mnie o jakieś tam oszukiwanie. Ja dlatego między innymi, słuchajcie, zacząłem robić tą serię na waszych oczach, których tylko wszystkie czynności są robione na odcinkach. Moi drodzy, ja mam 25 level, gdzie niedoskonale rozwijałem to konto po to, żeby wam pokazać, jak wam czasami to idzie wolno. Pamiętacie, bo macie odcinki, więc nie będę do tego się odnosił. W każdym razie specjalnie robiłem to inaczej niż w poprzedniej serii, czyli wolniej. I zobaczcie, moi drodzy. Mam 6 garaży, no bo tego Poznania nie liczę, tak? Poznań jest mój. Mam 6 garaży i mam w tej chwili pracowników, no minus 1. No w sensie raz, 2, 3, 4, 5, 6 razy 5, powiedzmy 50, 20, no nie liczę siebie. 29 pracowników mam, tak? 29 pracowników, 29 ciężarówek, w tym swoją własną nówkę, cewkę 30. Czy można? No jak widać można, także drogi widzu, no. Pisałeś taki komentarz, mówiłeś, że jest to niewykonalne. Jestem ciekaw, co powiesz teraz. Kiedy ta seria dzieje się na twoich oczach, ja może nawet i skomentuję, odniosę się do twojego komentarza. Bez złośliwości absolutnie, ale odniosę się do twojego komentarza i tam coś napiszę, że teraz jest ta seria. I co ty na to, drogi widzu? Bo twierdziłeś, że się nie da. Tak było, pamiętam, pisane, a jednak okazało się inaczej. Że można. Słuchajcie, ja dzisiaj bym wziął zlecenie, które będzie dosyć krótkie, dlatego że mieliśmy dużo spraw technicznych, ale też zobaczmy, ile expa nam brakuje. Do tego zawsze warto zajrzeć. No tu bym musiał wziąć, myślę, trasę przynajmniej 3000 km, żeby coś nam weszło. No może, krótkie to rozumiem do 1500 km. To rozumiem przez krótkie zlecenie. Chciałbym sobie wybrać... No nie, 800 za mało. To w ogóle za tanie. Zbiorniki ciśnieniowe na 2000 za daleka trasa. Nie, 2000 raczej bym nie chciał, widzowie, kilometrów. Aczkolwiek tu by była szansa, że wbiłbym exp. A skąd? Aha, tylko że my nie zrobimy, widzowie, szybkiej podróży. Znaczy niby zrobimy, bo mogę odholować się do serwisu. A czy stąd, gdzie my jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? W Wielkiej Brytanii gdzieś jesteśmy. Tu jesteśmy. Drzewka w doniczkach. 1300, no nie jest to 1500. Przez Wielką Brytanię do Belgii. Nie mamy tu jakiegoś zlecenia takiego fajnego, nie? Także myślę, że nie. Niepotrzebnie wyszedłem z tego, co ja zrobiłem. Inaczej miałem kliknąć. Nie no, 1500. 1500 to był mój... No, 1700 też od biedy by mógł być. Skele gdzieś tutaj do Włoch, aczkolwiek myślę, że to większość trasy jednak jest odkryta, więc... Ale te zbiorniki ciśnieniowe na przykład tutaj, zbyt krótka trasa. Bo ja patrzę na te, wiecie, na te dodatki, nie? Na te dodatki, żeby po prostu to miało jakiś tam... Plus, no kamperów po raz kolejny nie chciałbym wieść, chociażby była fajna trasa z Opola, ale to już chyba jechaliśmy ostatnio, tak. Podobnie, samochody dostawcze ostatnio wieźliśmy? Nie, chyba nie wieźliśmy dostawczych. Za mała trasa, kurczę. O, mleko. O. Tutaj przez Niemcy, ale to chyba trasy byśmy nic nie odkryli gdzieś do Włoch. A może coś byśmy odkryli? No nie wiem. Ale ja jestem niezdecydowany. O, koparka. 1000 kilometrów, krótko. Z drugiej zaś strony jest to jako pilna dostawa, więc... A to gdzie byśmy jechali? O, gdzieś do Islandii. Też brzmi ciekawie, bo przez Danię byśmy pojechali, byśmy promem popłynęli. W Islandii jeszcze nie byłem. No ciekawe, widzowie. Dzisiaj bardziej się skupiłem, słuchajcie, na tych technicznych sprawach, ale faktycznie chciałbym
Chciałbym wziąć jakieś zlecenie, które nie jest jakieś super długie, ale które jest na pewno pilną dostawą. O, to, tylko że to jest przez Litwę, kurczę, ta Litwa wiecie, jak na mnie działa, nie? Sześć rurociągu, o, tylko że za duży dystans. Mleko władną byśmy mogli. Ale nie chcę po Wielkiej Brytanii, widzowie. Ja, no ja mam po ostatnim odcinku dosyć tej Wielkiej Brytanii. Czekajcie, bo wy mówiliście, że ja się tutaj nie wspomagam tym. Proszę bardzo, bo tutaj też możecie sobie wybrać rodzaj ładunku i na przykład pilną dostawę możecie. Jeżeli mi zależy, żeby była pilna dostawa i na przykład, żeby było coś z delikatnych, czy tam o wysokiej wartości, to mogę sobie tu zaznaczyć i mi pokaże, nie? Także to też miejcie na uwadze, że tak można. Zwierząt, słuchajcie, jeszcze nie wiozłem chyba ani razu. Jak mam być szczery. Nafta oczyszczona. O! O, ale tu już jechaliśmy wszędzie. Kurczę, bo widzicie, ja bym chciał troszkę też podkrywać trasy. Tutaj jest benzyna do Wielkiej Brytanii. No moglibyśmy się z tą Wielką Brytanią przemęczyć, ale znowu Szwecja to tak, jak widzicie, średnio. Tutaj za krótko. Kurczę, nie ma trasy dla mnie. Dajcie mi jakąś fajną trasę. Dajcie mi jakąś fajną trasę. Co wy mi nie chcecie trasy dać? Fajnej. Nie wiem, benzyna jako pilna dostawa, tylko co? 500 kilometrów trasę? Serio? 2400 trasa. Wiecie, mógłbym wziąć i taką trasę z Madrytu. Może trochę tam sobie przesunąć do Czech. Może, słuchajcie, taką trasę bym sobie wziął. Co by to było? Byłaby to benzyna. A weźmy sobie tą benzynę. Co jest ciekawe... Nie, nie benzyna. Sprzęt medyczny to jest przecież tu. Benzyna była wcześniej. Aha, dobra. Sprzęt medyczny. No nie, no sprzęt medyczny wieźliśmy. A tutaj benzyna też zbyt krótka dostawa. Kurde. Ja bym chciał coś pilnego, ale takiego wiecie, żeby... Tutaj jest pilne, ale żeby było trochę taki challenge, jeśli chodzi jednak o kilometry. Nie no, 5 minut się zastanawiam, jakie zlecenie wybrać. Serio. O! Wiecie co? Takie coś bym wybrał, bo po pierwsze chyba z Katowic jeszcze nie mieliśmy trasy, a po drugie, moi drodzy, to też jest jako pilna dostawa. Ustaw GPS, czyli do Katowic musimy się przenieść, ale żeby to zrobić, to my musimy niestety odwiedzić serwis. No trudno, odholujemy się do serwisu. Niech to będzie trochę straty już tutaj, trudno. Naprawimy ciężarówkę, przeniesiemy się do Katowic, bo nie chce mi się jeździć po tej Wielkiej Brytanii. Jakoś widzowie tak... O, Dublin odkryliśmy. Dublin. Zalecenia serwisowe, no trudno, 200 tysięcy w plecy, życie widzowie, życie, to są koszty mojej jazdy. Ktoś tam osiąga poziom, ale my na razie pracowników nie będziemy śledzili. A, bo my się przenieśliśmy do Inlandii, okej, okay, Irlandii, okej. Katowice nocą, ze śpiżową mocą, okej. Okay. Taką krótką traskę sobie zrobimy z Katowic. Myślę, że fajnie, bo coś tam na Śląsku też odkryjemy. Ja sobie może troszeczkę tego GPS-a też, między innymi widzowie, jakby to powiedzieć. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Troszkę sobie, słuchajcie. Troszkę sobie tego GPS-a oczywiście edytuję. Tak. Skręć w prawo. Tak minimalnie sobie Skręć w edytuję prawo. GPS-ka, żeby po prostu no odkryć jakieś tam na żółto trasy, tak? Także sobie go troszeczkę tam edytujemy. Trasa nie jest długa, tak w sam raz, no ten levelu raczej nie wbijemy nowego, no ale coś będziemy Przygotuj mieli się z do skrętu w Polski. prawo. Ja bardzo lubię po Polsce jeździć, to wam mówiłem nieraz. Skręć w prawo. Uwielbiam także. Jedź prosto. Dobrze.
No tutaj akurat chyba nic nie odkryjemy za bardzo, ale jak już weźmiemy trasę, to już tego GPS-a tak, słuchajcie, ustawię, żeby coś odkryć. Tak sobie tam, wiecie, kulturalnie przejechać. Nasze Volvo przebieg cały czas robi, cały czas challenge wbicia 50 tysięcy. To jest taki challenge, wiecie, na luzie. A mieliśmy sprawdzić, to wykorzystajmy to czerwone światło, widzowie. 14%, a było 13 coś, czyli dobrze, po ostatniej trasie wbiliśmy. Wbiliśmy kolejny procent odkrycia mapy. Pięknie, pięknie, widzowie, pięknie, podoba mi się. Gdzie? Dlatego będę starał się takie krótsze też trasy brać. No ty, no co za piździelce, no co oni zrobili? Czy wy to widzicie? No ja mam zielone, a oni wjechali we mnie. I to jeden i drugi, kurde. Co, jak oni w tych Katowicach tu jeżdżą? Widzowie, wytłumaczcie mi, jak oni jeżdżą w tych Katowicach? O co tu chodzi? Tutaj też. To jest niby chyba jak rekonstrukcja spodka kosmicznego, tak? Czy... tego, który jest w Katowicach, słynny Spodek. No jedźcie, gamonie, no patrzcie, widzowie. No przecież, ja nie wiem, coś te Katowice mi... No to teraz ten mi tu wjechał i nie pojedzie pewnie. Nie, ten chociaż jedzie. No co za gałgany, jeździć nie potrafią. Jechać. Słuchajcie, bo ja po zlecenie jadę, konkretne zlecenie mam. Wy mi tu przeszkadzacie. Ja mam na klaksonie cały czas jeździć. Przygotuj się do skrętu w prawo. Wiem, że jeszcze nie ma muzyczki. Muzyczka będzie, jak zaczniemy trasę. To... na razie, ale to jest tak blisko, że już was zabrałem ze sobą. Już... skręć w prawo. Już nie pauzowałem. No. Nie, no ja nie mam cierpliwości chyba do tego Eurotrucka w tych demodów, co oni tutaj odpierdzielają. Także udało mi się, trzymaj się lewej strony. I bardzo jestem z tego zadowolony, widzowie, że udało mi się trasę o połowę, znaczy trasę, stawkę za trasę o połowę zbić. To mnie bardzo cieszy, no bo w tym momencie nie będę miał na przykład trasy za 1 000 000, tylko będzie za 500 tysięcy i to już jest takie, według mnie, wiecie, takie spoko, nie? Mam nadzieję, że jak się zapiszę... z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Bo będę musiał też to sprawdzać. Mam nadzieję, że jak się save'a zapiszę, to to jakby już się automatycznie zapisze. Zjedź w prawo. A nie, że z każdym włączeniem Eurotrucka będę musiał to ustawiać. No ale wiem, jak już to ustawić, także... dla tych, którzy nie tutaj są ciekawi, to po prostu wpisałem tą komendę w konsoli bez tych nawiasów. Tylko wpisałem normalnie 0.50. Czyli jakby no 50%, nie? Wartości, ale bez tych nawiasów. Jak wpisywałem z nawiasami, to nie działało. A nie wiem, czemu tą komendę podają jako, że ona jest w nawiasach kwadratowych. Działa ona bez nawiasów. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. A tu się, jak mi się będzie ruch uliczny blokował, no to będę musiał niestety, widzowie, znowuż komendą troszkę oszukać. Ale mam nadzieję, że nie będzie się blokował. Z takiej górki, kurczę, stoimy. Jak sobie stój tak z góry. Nie wiadomo, co gorzej, czy stać z górki, czy stać pod górkę. Właśnie, jestem ciekaw waszego zdania. Według mnie chyba łatwiej, jeżeli już musisz stać, to pod górkę, no bo ruszając... tylko ręczny spuszczasz i lecisz, a stać z górki, no to niby puszczasz hamulec, ale chodzi o to, że jest to ryzyko, że wiesz, że... też możesz na ręcznym w zasadzie, no. No, ja pierdzielę, gościa staranuję zaraz, no nie wytrzymam. Skręć w prawo. Zielone światło, a baran stoi. No nie, no to przecież tak się nie da, widzowie. Trudno tam mam gdzieś, że czasem mandat dostanę. Pamiętajcie, że chodzi o to, żeby ciężarówki nie uszkadzać. Jakby się ktoś pytał, to oczywiście Silesię mam też. Oprócz Poland Rebuilding mam również Silesię wgraną. Przygotuj się do skrętu w lewo. Także fajnie te Katowice tu wyglądają, no.
skręć bardzo ładnie, a następnie skręć w lewo. Ja jadę, kurde, jakiś dzikus po tych skręć Katowicach. Bardzo ładnie takie stare kamienice, no. Słuchajcie, robi to wrażenie. Robi to wrażenie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Zakładam, że są takie kamienice w Katowicach. Dobra, bierzemy sobie zleconko, muzyczkę włączymy, tylko czekajcie. Ja muszę jeszcze sobie coś do picia przynieść. Żeby mi gardło nie wysiadło, żeby tą trasę jakoś w miarę sprawnie robić. Gdzie my tu jedziemy? Ten towar. O kurde. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Ale też firma nas przywitała. No widzowie. No i gdzie niby ja mam wziąć to zlecenie? Ktoś mi powie, gdzie ja mam... Gdzie ja mam to zlecenie wziąć? Tak to zacięło się coś chyba, widzowie, wiecie? Coś się chyba zacięło. Mam wrażenie. Ach, a tutaj, no ale wiecie co, to już jest troszkę słabe, powiem wam szczerze. Zapamiętajcie sobie w Katowicach tą firmę. To jest już mega słabe, że tutaj musisz, kurczę, tak się domyślać. I nie ma żadnej strzałki ani nic. To jest mega słabe, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. No, a my mamy wziąć właśnie pilną dostawę z procesory komputerowe z Katowic, także ja zlecenie przyjmuję, ale zanim widzowie to zlecenie przyjmiemy, znaczy zanim ruszymy, to ja oczywiście sobie szybko piciu przyniosę, bo chcę to przelecieć tak w miarę sprawnie, ale ale jeszcze sobie zobaczę oczywiście, jak mogę ewentualnie edytować trasę, przy czym nie będę kombinował, widzowie, żeby ta trasa nam jakoś zmieniła dystans, bo mamy bardzo pilną dostawę i jeżeli bym nadrobił dystansu, jeszcze pamiętajcie spanie, to moglibyśmy się z czasem... Iwona, zamknij się, bo mnie denerwujesz, kobito. Gada i gada, kurde, jak tarynka. Ja tu panienkę... Ja tu, słuchajcie, panienkę chciałem sobie montować do ciężarówki, a tu... I teraz tak, nie będziemy za bardzo zbliżeń robili, żeby nie popsuć, bo niestety czasem jest tak, że mi się... Eurotrack wysypuje. Ja tu nie widzę. No przypuszczam, że tutaj musi gdzieś być. O, to będzie pewnie wszystko odkryte. No tu bym mógł ewentualnie sprawdzić. Czekajcie. No teoretycznie mógłbym, tak? Czy to mi zmieniło długość trasy? Zasadniczo chyba nie. Abym odkrył i teraz jedziemy tu, no tu już nie ma, tu już jak widzicie widzowie, tu już nie ma co, no bo tu bym wszędzie musiał jechać naokoło, nie? Także tu już nie ma co dalej się bawić. Tu już dalej się nie ma co bawić, bo się... a nie, 1600, to nie, to sorry widzowie, wybaczcie, ale nie będziemy zmieniali. Bo zmiana to może spowodować po prostu, jak widzicie, bardzo duże konsekwencje. Zmienia nam trasę, ale tutaj też trochę odkryjemy. Dobra, także nie będziemy się szczypali. Dobra, słuchajcie, to ja idę szybko piciu przynieść i ruszamy w trasę. Dobra, lecimy. Do roboty, dokładnie. Widzowie, do roboty. Nie wiem, czy mi się uda oczywiście w godzinę z odcinkiem uwinąć. Trasy nie dodaję, bo jak widzicie, no to może być bez sensu. Natomiast jestem bardzo mocno ciekaw jednej rzeczy. Jakbym za bardzo ładunku nie uszkodził. Wierzę w to, że mi się to uda, widzowie. Bardzo wierzę w to. Czyli tak jechał dosyć rozsądnie. To ile będziemy mieli premii? Bo wzięliśmy tą pilną dostawę. Tak? I tu mnie bardzo mocno zastanawia, ile dostaniemy tej premii, bo na tej trasie pamiętam długiej takiej, którą robiliśmy. Tam była właśnie też pilna dostawa. I dosyć do skrętu w lewo. Spora była premia. Skręć w lewo. Jestem ciekaw, ile tutaj będzie tej premii. Raczej wątpię, żebyśmy do skrętu w prawo wbili jakiś nowy level. To jest ogólnie niewykonalne, skręć jak dla mnie. No ale niby niemożliwe, nie istnieje. Ale nie, no to jest za krótka trasa, widzowie. To na pewno nie wyjdzie. I plan. Na dzikusa wjeżdżamy.
Piękne są te Katowice. Ogólnie mówię dużo. Dużo, czy to w Poland Rebuilding, czy to w Silesii. Bardzo fajnie jest to zrobione. Bardzo mi się podoba. Z tego, co piszecie, wam też. Migacz daje, jak tu nie mamy za dużej możliwości jazdy. Z tego, co wy piszecie, to wam się też wiele podoba tutaj tych zmian. Świetnie robotę zrobili. Będę tylko chwalił. I odkąd wywaliłem niestety Ukrainę lub stety, to przestały mi się dziać jaja z grafiką w różnych miastach. Że no... Tymi dodatkami, jak widzicie, teraz już jestem bardzo, bardzo ostrożny. Nie chcę, żeby mi się... Trzymaj się lewej strony. Pierdzieliło. Wszyscy stoją. No dobra, powiedzmy, że będę patrzył, jak będą jechali. Wiesz, ufać botom w Eurotracku to jest, wiecie, coś... Nie do końca dobrego. Okej, akurat światło zobaczyłem. No i tak bym ufał temu autobusiarzowi, żebym... Zielone, gościu, jedź. Czemu stoisz? O, tu jakiś samolot, pewnie jakieś lotnisko w Katowicach. Fajnie jest to zrobione, zobaczcie. Leci sobie samolot nad trasą. Chyba tędy mam jechać. Tędy już jechałem, bo to pamiętam chyba tą drogę. Teraz już też nie będę tak widzowie grzał, jeśli chodzi o mandaty. No coś tam lekko może przekroczymy, ale też tak grzać nie będę, bo pamiętajcie, że już nie ma. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Nie ma już tutaj wyrównania, bo mam jednak zlecenie, które już zostało przeze mnie o połowę. Tak, dokładnie o połowę zmniejszone, jeśli chodzi o jego wartość. No, tam 900 zł. Trzymaj się lewej strony. Akurat mi nie było na rękę te 50 tu jechać. Ale ładnie, tędy jechaliśmy, ale nie zwróciłem uwagi, że jest tak ładnie. Trzymaj się lewej strony. Jery, jak te boty tu jeżdżą. Słuchajcie, bo ja tam mam jechać. Jak ja tam mam wyjechać? Mnie nie chcą wpuścić. Wystarczy włączyć migacz, cię wpuszczają. Serio, wolniej już nie da się jechać. Zawali drogo ty jeden. Jestem ciekaw, czy coś tam zarobimy, jakby nie mam na to jakiejś tam presji, znaczy coś pracownicy na pewno zarobią. Nie mam na to presji, co do spania na razie się nie zastanawiam. Mamy tak, generalnie mamy czwartek 17, w piątek na 16. No to teraz nasza decyzja, jakoś w nockę możemy się przespać, żeby nam przeleciał czas, ale myślę, że bardziej, nie wiem, koło 22 może się położymy spać. Już tak się szaro zacznie robić. Zobaczymy. Bo na pewno nie damy rady. Mamy 22 godziny, a do przespania się 9 godzin. Teoretycznie za 9 godzin, ale no to tak jeszcze się zobaczy. Może o 23, to o 5 się obudzimy. Zobaczymy, jak się zacznie tutaj ściemniać. Bardzo ładnie jest ta autostrada, to jest chyba A4, okej. Okay. Bardzo ładnie jest to zrobione. Uj, jery, jak się rozpędziliśmy. Kto to widział? 155 na godzinę, kurde, Volvem. 157. Jak to jest możliwe, widzowie? 160, jeszcze nigdy nie jechałem tym Volvo tyle. Co to się stanęło? 163, nie wiem, za jakieś turbo, kurde, dostał? Ja wam przysięgam, widzowie, nic. Nie no, 166, to jest rekord totalny. Słuchajcie, przysięgam wam z ręką na sercu, że nic nie zmieniałem w silniku. No to wszystko dzieje się na odcinkach.
No tylko razem naprawiliśmy to Volvo, no ale żeby 166 leciało. Nie wiem, czy te procesory komputerowe, które wieziemy, jakoś mi zchipowały, kurde, silnik. To jest chyba jedyne wytłumaczenie. Tak idzie to Volvo. Ja nie wiem, co to za towar wieziemy. Taki lekki jest. Dobra, ale też nie możemy, wiecie, za bardzo z prędkością przesadzać, bo nie możemy tego towaru uszkodzić. To też jest jako delikatny ładunek. W końcu procesory komputerowe. Bardzo delikatna rzecz. Już jesteśmy w Opolu. Szybko ta trasa powinna, słuchajcie, przelecieć, mi się wydaje. Bez oczywiście zbędnych wariacji. No po co, gościu, hamujesz? No to zmień pas. No teraz, żeś zmienił pas. Blokują lewy tutaj. Aż mnie kusi, żeby tego gościa z lewego zepchnąć. Ale nie, jestem grzeczny dzisiaj. Zatrąbiłem tylko na niego. Jestem dzisiaj, widzowie, grzeczny. A właśnie, jeszcze tankowanie, bo raczej całej trasy nie przejedziemy na tym baku paliwa. Mamy pół baku. No to na za jednym zamachem zrobimy spanie z tankowaniem, gdzieś może koło północy. Zobaczymy. No nie, 67 to już przegięcie lekkie. Dobra, ruszyli, przyspieszyli. Widzicie, trąbienie pomaga. No fajnie to maczwórkę zrobili. Tylko wiecie, jakby ja nie umiem aż tak rozpoznać, nie wiem na ile wy, ale tu się przyznaję, nie umiem rozpoznać, która część zmiany na danej na przykład trasie, tak, to jest zmiana w promocie. Która część zmiany to jest Poland Rebuilding, a z kolei która część zmiany to jest Silesia. W przypadku teraz mówię o tym rejonie, w którym oczywiście jedziemy. Tam Śląska troszkę mam jeszcze nieodkrytego do końca. Więc na pewno będę, widzowie, chciał poodkrywać. Tutaj akurat z Katowic chyba nic nowego wiele nie odkryliśmy, ale... chciał wszystko na mapie, co jest, poodkrywać, natomiast muszę zobaczyć, czemu mi wywala Eurotracka, jak robię zbliżenie mapy. Bo wszystko było dobrze, to się tak po update, jakby wszystko działało, jak wszedł update któryś tam, to dopiero wtedy mi się to skopało. No jedź tym punktem. Dopiero mi się, słuchajcie, po update'cie skopało. Wcześniej było wszystko git. No, dzisiaj taka nie najdłuższa trasa, nie najkrótsza. Ja też chcę brać trasy powyżej 1500, mimo tak jak 1600 już jest ok. A to z tego względu, widzowie, że chcę się załapać na długodystansowca, a żeby długodystansowiec nam dał dobrą premię, również chodzi o exp, właściwie chodzi o... prawej strony, a następnie skręć w prawo. Właściwie, widzowie, chodzi tylko o exp, a nie o... kasę, bo wiecie, kasa, tak widzicie, kasa, jak widzicie, sama płynie strumieniami. Trzymaj się lewej strony. Tak jak kasę za zlecenie już macie na początku napisaną, a później macie rozpisane, jakie premie, tak brakuje zdecydowanie tego, ile expa możecie dostać za trasę. I według prawej strony, a następnie skręć w prawo. Według mnie cały czas uważam, że powinno to być napisane. I ktoś z was by pewnie powiedział komentarz: no dobra, ale ale przecież ile expa dostaniesz za trasę, no to zależy tam od uszkodzeń i tak dalej. No dobrze, no ale jeżeli zrobisz uszkodzenia, to tak samo kasy ci mniej zapłacą, bo masz karę za uszkodzenia, tak? Więc jakby tutaj też, no, jest to samo i według mnie jakaś mała informacja z expem, jakie możesz dostać za zlecenie, powinna być. Całkiem serio mówiąc, powinno to być. Dobra, ten pewnie będzie zaraz wyjeżdżał, no to już lecimy na lewy.
już wolę na te boty, widzowie, uważać, bo naprawdę dzisiaj staram się jechać tak zachowawczo, spodziewając się tego, co może grozić. W jakiś tam sposób realistycznie. Nawet się okazuje, że 90-ką jadę. Dziewiętnasta, no to jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Chyba będziemy zaraz gdzieś do Czech wjeżdżać. Nie, teraz na Kłodzko chyba jedziemy, jak dobrze pamiętam. Bo tą trasą do Węgier jechałem. Jakoś na Węgry mnie prowadziła ta trasa. Ups. Dlatego chciał miniaturkę zrobić. Widzowie, to nie chciał, nie wiedział, tylko miniaturkę chciał zrobić. Trzymaj się prawej strony. Widok swoją drogą, widzowie. Takie coś na miniaturkę się nada idealnie. Oj! Nie no, oczywiście, patrzymy, za kółkiem jedziemy. Już dosyć, wystarczy. Tych moich, wiecie. Ładne jest to Volvo, wiecie, że mi się bardzo podoba. Bardzo ładne jest to Volvo. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Ma swój urok to Volvo. Bardzo mi się podoba, tak jakoś takie... Nie fajno, wiele ładniejsze od tego, słuchajcie, od tego poprzedniego. Takie fajne chromy, wiadomo, że jakbym sobie tutaj... Ups! Jedź prosto. No to skończyło się oglądanie, dobra. Nie oglądamy już, widzowie, nie, bo to się źle kończy. Natomiast wracając do tematu... Oczywiście ja sobie te Volvo dopiero ładne zrobię. Żeby nie było, że ja tutaj się, wiecie, napalam, że fajne Volvo. No fajne, bo mi się podoba, ale wiadomo, że jeszcze je ładnie sobie stuningujemy, ale to przyjdzie na to czas. A, bo ten przede mną jeszcze nie ruszył, gnojek. O kurde, co oni tu robią? No co ja poradzę, że oni jechać nie chcą, no. Ja jadę, widzowie, kulturalnie. Sami widzicie, że jadę bardzo kulturalnie, światło zielone, ruszam. Z wami rozmawiam i czasem niestety ktoś mnie tutaj rozproszy, ale tu jest korek. Chyba nie włączyłem przez przypadek tego dużego ruchu. Chyba nie. Gdzie staje? Jeszcze za wcześnie na spanie. Tamten Orlen tu chyba nieczynny, dopiero budują.
gdzie to mnie prowadzi? My do Francji jedziemy, jak dobrze pamiętam, więc czemu przez Czechy? Tak jakoś trochę dziwnie mnie tu prowadzi, widzowie. Jedziemy normalnie, nie patrzymy już na żadne rozpraszacze, bo to się źle skończy. Przecież nie możemy ładunku uszkodzić. No niestety mamy 1% uszkodzony już ładunek, także idealnie nie będzie. Możemy tylko zrobić wszystko, żeby już do tego 1% nic nie doszło. A to przez moją głupotę, przez jak zwykle bawienie się kamerami. Ja tylko bym chciał wiedzieć, bo trochę zgłupiałem, słuchajcie. A, tędy przez Pragę. Wiecie, jakby się uparłbym się, to i tędy bym mógł jechać i tu bym wszystko, słuchajcie, odkrył. Ale wiecie, to gdzie my jesteśmy? ...1700, a mamy 1300. Tak jak widzicie, to tu już się nie da raczej tej trasy skrócić. Widzowie, tej trasy już w życiu nie skrócimy. To jest spora różnica, jak widzicie, to jest 400 czy tam 500 kilometrów, nie chcę tak. Bo akurat ma być krótszy odcinek, chociaż wiadomo, że to miałoby sens, bo byśmy, zobaczcie, ile nowej mapy odkryli. No ale też zwiększenie trasy by zwiększało ryzyko ewentualnych kolizji. Ostatnio ciągle robimy jakieś dłuższe trasy, no ale już raczej nie chciałbym robić super krótszych tras, już na pewno nie krótsze niż 1000, no chyba że wyjątkiem byłaby jakiś wielkogabarytowy ładunek, nie? No bo wiadomo, że one są tam po 300 km. Jedynie tyle. Też patrząc, ile płacą za ten wielkogabarytowy, to jakoś mi się nie chce za 30 tysięcy czy tam za 20. Robić trasy. Dobra, 21. Będziemy musieli pomyśleć. W której się położymy spać. Żeby też za długo nie spać, oczywiście. Oczekiwane pomiędzy sobota północ, a jest czwartek, piątek, no to możemy się spokojnie raz przespać, bo do soboty nam. To jest ta pilna dostawa? Serio? Dobra, no. Obiecałem jechać kulturalnie. Zobaczycie, widzowie, jak to się przekłada na ta moja jazda, taka, wiecie, w miarę realistyczna, na długość odcinka i zobaczycie, że tymczasem moje nadganianie, no jednak ma sens. Bo przy takiej trasie zobaczycie, że to może niestety trwać. Ale nie wiem, czy wytrzymam. Jak będzie moment, to chyba coś tam ponadganiam, bo jakoś 90-ką to pod odcinek nie wyobrażam sobie jechać, chyba że raz byśmy zrobili taki po prostu challenge, nie? Że zakładam tego blokera prędkości. Ja oczywiście to mam wyłączone, ale to nie trudno się domyślić, jak leciałem 160. Nie, no to była przesada, wiadomo. Bo tak sobie sprawdzaliśmy VMAXa, bo aż byłem ciekaw, że się tak rozpędziliśmy. Natomiast
możemy raz taki odcinek nagrać na trasie takiej do 2000 max. Bo totalnie. 2000. Taki teścik. Żebym tą 90-ką leciał z tym blokerem. Chociaż słabo bym się. Ja na przykład tutaj widzicie 100, 105, 110 to jest tak optymalnie jechać. O, tu mamy 90, jakbym miał tyle jechać. Za wolno. 80-ką teraz przez ambulansa jedziemy. To ja nie wiem, ile te tiry jadą. Jeżeli ambulansem wyprzedzamy ich 90, 80-ką, to co, oni jadą 70? Aż nie będę sprawdzał. Dobra, mamy parking. Czy to jest czas na parking? No jeszcze jest jasno. Kurczę. Widzowie, jeszcze jest jasno. Jak o 22 pójdziemy spać? Dobra, zjeżdżam, bo... Obliczanie nowej trasy. Zjeżdżam, bo jak o 22 pójdziemy spać, to i tak się obudzimy o 6 rano. Może nie ma to. Tradycyjnie przy okazji się zatankujemy. To już taka norma u mnie. Jak te auta tu jeżdżą dziwnie? Co oni robią? A parking mamy tam naprzeciwko chyba. Wiecie, gdybym nie musiał się kimnąć, to ja bym nawet i się nie kimał, nie? Ale... Wychodzi na to, że chyba muszę się kimnąć. Znaczy, na pewno całej trasy bym nie zdążył bez kimania. A tak już powinniśmy do końca zdążyć dojechać już na spoczko, nie? Charon osiągnął poziom. Pięknie. Umberto. Krystian. Krystiana niedawno zatrudnialiśmy. Też poziom osiągnął. Widzicie, jak ładnie, widzowie, tam czasem będę musiał zaglądać do tych kierowców, bo jak osiągają poziomy, to muszę mieć pewność, że żaden na darmo nie pojedzie. Dobrze, niech zarabiają. To ich zatrudniliśmy, widzowie, nie? Oj. Trochę przygrzejemy, a tylko chwilę. I tylko kulturalnie. Ale to już wiele razy wam mówiłem. Można grzać kulturalnie. Mnie wiele razy kusiło, żeby w lewo skręcić i odkryć, ale to będzie dealer ciężarówek. To nie będzie, widzowie, niestety żadna agencja pracy. A z korzyści w tej chwili mamy już tylko z agencji pracy, no bo jakby odkrywanie kolejnych dealerów ciężarówek, jak masz wszystkich odkrytych, tych co trzeba po jednym. Na rondzie zjedź pierwszym. No to ja szczerze wam powiem, nie widzę sensu. W sensie, że to nic nie daje, nie? Że no po prostu jakby nie zauważyłem, żeby to na cenę wpłynęło, że nie wiem, te ciężarówki są tańsze, nie wiem, no może z was ktoś zauważył, no bo w przypadku agencji pracy, no to jest oczywiste. Im więcej agencji odkryjesz, tym masz więcej pracowników do wyboru. Gagatki jedne jechać. Więc w agencjach pracy to tak działa, ale już w przypadku... Mi się migacz nie wyłączył.
Tędy na Węgry jechałem, to pamiętam. Czemu mnie tu prowadzi, to ja nie mam pojęcia, widzowie. To jest trasa na Węgry, a my jedziemy do Francji. Dziwnie jakoś, tak? O, tam będzie agencja pracy. Znak zapytania. My nie mamy dużo kilometrów. No, gdzie tam strażą? Czy wy normalni jesteście? Nie mieliście kogutów? Gdzie to tu bym mógł nawet i w lewo odbić? I odkryć agencję pracy. Szczególnie, że mamy rondo. Możemy odkryć. Możemy w lewo odbić. Teraz dużo pracowników zatrudniamy. Zjedź drugim zjazdem. Jest to tak blisko, słuchajcie. Iwona znowu się będzie pruła. Ale to jest tak blisko, widzowie, że... Że myślę, że warto odkryć. Tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Proszę bardzo, agencja pracy. Bo my tylu zatrudniamy teraz tych pracowników, że no... Jest to według mnie teraz bardzo ważny ruch, nie? No bo jeżeli po kilku w każdym odcinku zatrudniam pracowników, a jednak warto mieć tych wykwalifikowanych, tak? Cóż, mają jakieś tam doświadczenie, chociaż ja mógłbym i takich od zera zatrudniać. Jakby już nie było na nich stać, czemu nie? Pewnie przyjdzie taki moment, że się skończy lista. Nie wiem, jak to będzie. W sumie nie wiem. To może być tak, że w końcu się pracownicy skończą? Delikatnie, kulturalnie. Do skrętu w prawo. Naginamy prędkość. Skręć w prawo. W sumie, jak widzicie... się do skrętu w lewo. Jakby trasy nie nadrobiłem. No cały jechałem tą samą trasą, tylko tak jakby... Nic tutaj nie musiałem, tylko jedyna rzecz to teraz wyjechać tutaj i będzie trzeba się troszkę dobrze wysunąć. Volvo skręca, to możemy się wysunąć. Widzicie? I puszczają mnie. Pięknie, kulturalnie. Sposób, jak wyjechać w Eurotrucku. Jeśli się spieszysz, a ja się zawsze spieszę, nie wiem czemu, kurczę. Można by powiedzieć, że zawsze... A następnie zjedź w prawo. Zawsze się spieszę, nie? Zjedź w prawo. Że tu, no dobrze. O, coś tam odkrywamy nowej trasy. Nie mo... A co ten Tomas mi zrobił za krzywdę? Jakie, widzowie, minus 21 tysięcy za zlecenie? Czy on na głowę upadł? Co jest z tym Tomasem nie tak? Jak można mi minus 20 tysięcy za zlecenie? Nie, wiecie co? Ja nie wiem, czy on, kurde, naprawiał ciężarówkę, skasował, czy co? Ja nie wiem. Właśnie, tego mi też brakuje, że nie ma takiej listy, nie? Dlaczego na przykład kierowca ma minus 20 tysięcy za zlecenie? Że wchodzisz w tego loga, ale tam nie masz żadnych konkretów. Nie masz, jakie wziął zlecenie, skąd, dokąd, ile, nie wiem, wydał na paliwo, na naprawę. A przecież powinno to być widoczne, nie? Według mnie. Oni chyba nie wiedzą, te boty, NPC-ty, nie mają zielonego pojęcia, że tutaj w większości krajów jest ruch prawostronny i nie blokujemy lewego pasa, jadąc 80 na godzinę. No ale to wielu ludzi też w świecie realnym niestety tego nie wie. Więc czego się po botach spodziewać? Ale odkrywamy nową trasę, więc jakiś tam plus jest. No jedź ty, kretynie, no przecież nie pojadę 80, no już bez przesady.
Ja nie mówię, że mam lecieć 160, ale znajdźmy kompromis, chociaż jedź stówką, gościu. Albo mi zjedź. Jak zahamujesz, to będziesz miał pecha. Naprawdę będziesz miał pecha, gościu, jak mi zahamujesz przed gębą. No jedź, bo tam już zjechał ten, tą ciężarówką, lecisz, no. No i gitarka. A co mi hamujesz? Ja ci zaraz zahamuję. Gdyby nie było mi szkoda ładunku... No, co za kretyn, ale jest usprawiedliwiony, bo jest 80. Usprawiedliwiony jest, że zahamował. Tak, wiem, widziałem, jakiś mandat dostałem za prędko. Nie robi to na mnie wrażenia, widzowie. Ja się tam, dzisiaj nie umawialiśmy się, że będę próbował bez mandatów. Raczej mówiliśmy o uszkodzeniach, no tam 1% niestety tej naczepy jest uszkodzona, tego towaru. Więc będziemy już musieli teraz oczywiście kulturalnie dojechać. Zobaczcie, co za debil. 70. No i co? Jeszcze mi hamuje gnojek. Nie, no to... Ja muszę zacząć szoty robić z tych debili. Record video i na StopHama będę. Widzowie, serio, będę wysyłał na StopHama, nie? Ciekawe, ale bym się zdziwił, jakby pokazali kiedyś. Jeszcze szybkie 15 godzin, 1100 km, jesteśmy na miejscu. No to dla nas 1000 km, widzowie, jak ostatnio robiliśmy trasy po 2, po 3, po 5000 prawie. No co to dla nas tam 1000 km? O, Niemcy. Teraz to już rozumiem, że jedziemy w stronę Francji. Bawaria, proszę, odkrywamy. A może się okazać, że dużo trasy odkryjemy. Cały czas, słuchajcie, odkrywamy jakąś trasę, widzowie. Bo to przez Niemcy, to wiecie, jak my szybko przelecimy. Mamy piątek, 22 prawie na dostawę. A ja myślę, że to się na 18 może skurczyć. Myślę, że tak może być. Ktoś przede mną wygląda jak nieoznakowany radiowóz. Chłopy, jechać tymi drezynami, no co wy? Ja pierdzielę, patrzcie, co gość robi, no. Jakiego grzyba ty hamujesz, chłopie? Co oni tu robią? Jeden drugiemu zajeżdża drogę. No fajnie, fajnie, że odkrywamy trasę. To mi się podoba, bo
Mamy te 14% odkrytej mapy. Cały czas oczywiście dążymy do 100%, ale to będzie challenge, słuchajcie, niewykonalny. To bym musiał chyba faktycznie już zacząć brać. Ale mogę tak raz spróbować. Wziąć zlecenie takie dosyć krótsze. O, właśnie widzowie, możemy spróbować w następnym odcinku wziąć zlecenie na przykład na 800-900 km, coś takiego. Tak jak 850 tam był chyba ten przedział dla długodystansowca. I zmienić sobie GPS-a nawet na 1100 i zobaczymy, ile dostaniemy premii. Trzymaj się lewej strony. Tak z ciekawości po prostu. Czyli po prostu zmienić GPS-a w taki sposób, żeby, wiadomo, jechać trasami no, w miarę nieodkrytymi, tak? No bo tak jakby, no po co miałbym GPS-a zmienić? To nie ma sensu. Ale zmienić sobie tego GPS-ka po to, żeby na żółto nam się ładnie podświetlało i zaznaczało. I nawet wtedy zamiast jechać tą trasę, te 800 km, niech by było nawet 1200, czyli zobaczcie, ile więcej, nie? Ale spoko. To 1200 to nie będzie na tyle dużo, żebym nie przejechał. Trzymaj się lewej strony. A celem oczywiście ma być odkrywanie mapy. Wiadoma sprawa, widzę. Mi się udało. Głupi ma szczęście, nie widzowie? Ja procesory komputerowe wiozę. W Niemczech można trochę depnąć. Kierowca Jolanta, minus 13 tysięcy. Ja nie wiem, co ci pracownicy robią, a ja to nie są przypadkiem ci, którym... Ej, to jest coś nie tak, widzowie. Zobaczcie, zbagowało się coś. Teraz zobaczyłem. 176. Co tu, o co tu chodzi, że to Volvo jedzie 176? Że ono nigdy ty... 155 na poprzednim koncie, słuchajcie, tym Volvo maksymalnie jechałem. O co tu chodzi? Tu się coś musiało zbugować. I przysięgam wam z ręką na sercu, oczywiście żadnego moda nie ściągałem na jakieś, nie wiem, prędkości pojazdów. Dla mnie to jest bez sensu, przecież tak znacie moje podejście, że takie grzanie 120 to już jest niby okej, okay, ale no już realistycznie bardzo słabo. Więc wiecie, że to tak nie jest, że ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego grzania, ale mnie to zaciekawiło bardzo, jak to 176, że jakby skąd, nie? Co to się z tym Volvem stało? Coś się zbugowało. Jeszcze żadną ciężarówką, słuchajcie, w Eurotracku, może jakbym jechał bez naczepy. Ale nie jechałem, bo ja na przykład bez naczepy nie umiem jeździć, bo mnie rzuca. No ale w większości przypadków jest tak. W większości przypadków, widzowie, jest tak, że 155 to może 156. To był maks, ile gdzieś tam leciałem. Najmocniejszą, najlepiej stuningowaną ciężarówką, oczywiście na poprzednim koncie. Więc jakby te 170 to jest dla mnie szok jakiś, nie? Możecie napisać w komentarzach,
widzowie, ile najszybciej jechaliście ciężarówką w Eurotracku? Oczywiście nie bierzemy pod uwagę żadnych modów, nie wiem, jakichś silników, kurczę, 1000 koni. Ja swoją drogą powiem wam szczerze, z tymi silnikami 1000 koni to ja jeździć nie umiem nawet. Nie sprawia mi to frajdy, bo to już jest takie, wiecie, bardziej wyścigowe. Uważam, że to, co jest tutaj fabrycznie w Eurotracku, czyli w przypadku Volvo, ten silnik chyba 750 koni, tak? Chyba w ogóle najmocniejszy silnik. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. To dla mnie to jest spoko, nie? Oj. Zjedź w prawo. Ewentualnie... Trzymaj się lewej strony. Jak tam MAN ma 650, czy Scania chyba 700. No jeszcze spoko, nie? Skręć w prawo. A już te 1000 koni, to już tam wiecie. Powiem, że są takie silniki. Ja ich nawet nie mam ściągniętych, bo to bez sensu. Ale właśnie możecie się pochwalić w komentarzach. Taką fabryczną, taką fabryczną ciężarówką Eurotracku, tak? To, co jest dostępne, powiedzmy, bez modów, nie? Ile jechaliście? Najszybciej. Bo coś mi... Bo coś mi, widzowie, generalnie, powiem wam szczerze, te 175 km na godzinę coś mi tu mocno nie pasuje, nie? Dobra, wy się tam zderzajcie, a ja sobie jadę. Bawcie się swoimi klockami, dzieciaki. Chcecie się zderzać, to się zderzajcie, mnie w to nie mieszajcie. A tutaj mam trasę do wykonania. Już tylko niecałe 800 km. Zobaczcie, 20 godzina, czyli dobrze przeliczyłem, że jest możliwe, że na 18 nam się to skróci. Mówię, chyba że jest tak, to ja to powiedziałem żartobliwie, no bo też wątpię, żeby... Znaczy, wiadomo, że wieziony ładunek ma wpływ na to, jak szybko pojedzie ciężarówka. Jeżeli byśmy mieli tutaj jakiegoś żurawia, no to nie pojedziemy raczej szybciej niż 120, przez to, że on jest tak ciężki, nie? Natomiast zmierzam do tego, że tutaj bardziej żartobliwie mówiąc, że te procesory mi chyba widocznie, widzicie, tutaj stuningowały. Volvo, że ono 175 pojechało, czy już nawet nie wiem, ile to było, ale... I na przykład ja sobie nie wyobrażam takiej jazdy. Tak wielu z was gdzieś tam mnie krytykuje, że te 90 nie jeżdżę, co rozumiem, spoko. Szacunek dla tych, którzy tą 90-ką mają cierpliwość jeździć. Oj. Oj. I okej. Okay. Ja rozumiem inne zdanie. Spoko. Ale tak szczerze, taka jazda, takie 170... No wiecie, ja rozumiem, te 120 czasem sobie przydepnę, żeby... Ale to też pamiętajcie, widzowie, u mnie czasami takie grzanie... No to też jest pod odcinek, na przykład teraz, co robię. No bo widzę na OBS-ie, że już odcinek ma godzinę i 15 minut prawie. No i też chciałbym trochę przyspieszyć po prostu, żeby no w półtorej godzinie się zamknąć. No to jest jedyne wytłumaczenie tutaj moje. Nie mam problemu z tym, żeby zrobić challenge. Już to mówiłem dzisiaj. Nie mam problemu, żeby zrobić challenge. Tą 90-ką. Jakąś trasę 2000 km, 1500, tak do 2000. Nie ma problemu, widzowie. Mogę zrobić. Wiadomo, że odcinek będzie pewnie o godzinę dłużej trwał. Ale jeżeli chociaż jedna osoba będzie chciała, zrobię to dla ciebie, drogi widzu. Ja zawsze wasze uwagi biorę pod... wasze uwagi po prostu uwzględniam. Z miłą chęcią to zrobię. To będzie dla mnie challenge, jechać takie 90. Na pewno nie wchodzi w grę taka długa trasa.
mówię, najwięcej to tak do 2000. Najlepiej powyżej, możemy się umówić, między 1500 a 2000. O, taki przedział, ale nie więcej jak 2000. To mogę spróbować jechać tą 90-ką. Znaczy, żeby mnie nie kusiło, bo ja raczej tego nie wykonam sam. Od razu wam mówię szczerze, widzowie, ja tego sam nie wykonam. Więc żeby mieć pewność, że to wykonam, założę sobie bloker. Więc to możecie być pewni. I wtedy, wiecie, nie ma możliwości przekroczenia prędkości, tak? Wiecie, widzowie, że mam pieska. Z bardzo donośnym głosem. Bardzo fajne haskie, mieszaniec haskiego z wilkiem białym, który śpiewa. I dlatego czasami, jak już mocno mi tutaj nie zaczepia, to czasem muszę zrobić pauzę i pójść go wypuścić. Teraz coś jej się bardzo nie spodobało i zaczęła się drzeć. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Tak grzecznie ją poprosiłem, mówiąc magiczne słowo do widzenia. Zjedź w prawo. Żeby sobie poszła i poszła i czeka gdzieś indziej, już jej nie słychać. Chociaż tak a propos psów, słuchajcie, wiadomo, no są ludzie, którzy psów nie lubią, spoko, to tak jak kotów, ja na przykład za kotami jakoś nie przepadam, bo łażą gdzie chcą, no chyba, że ktoś tylko kota w domu trzyma. Ale generalnie, ja na przykład bardzo, bardzo, to już jest mój czwarty pies i powiem wam tak, mówimy o tym szczekaniu, nie? Ale zawsze jak ktoś przyjedzie, no to ja jestem już tego nauczony, że pies szczeka przed lady, bo tak się wabi ten słodziak husky. Miałem poprzedniego psa, który no zdechł i przez 3 tygodnie, słuchajcie, ja tej ciszy, która była w domu, nie byłem w stanie znieść. Wyobraźcie sobie, że człowiek, zresztą możecie napisać, jak ktoś z was ma psa. Trzymaj się lewej strony. Czy tutaj się zgadzacie z tym, że człowiek już się w pewien sposób przyzwyczaja do tego tuptania. No po panelach u nas na przykład, w większości są panele, schody są drewniane. No to siłą rzeczy po tym drewnie, no gdzieś tam pies tupta tymi pazurkami. Już się człowiek do tego tuptania przyzwyczaja, nawet już tam pal licho, że tego szczekania człowiekowi brakuje, jak nie ma psa. Jest taka cisza, której się nie da znieść. Wiecie, takie dziwne uczucie, dzwoni dzwonek, a tu cicho w domu, nie? Tak jakby, nie wiem. A tak pies zawsze szczekał zanim jeszcze dzwonek zdążył zadzwonić, ale mi się udało, bo gościu we mnie wywjechał. Także, no ja uwielbiam psy. Jak nawet tak jak teraz mi troszkę gdzieś tam szczeknęła w odcinku. Grzecznie ją poprosiłem i sobie poszła i już. Spokój, mi to absolutnie, wiecie, nie przeszkadza. Nieraz mnie gdzieś tam szarpie za rękę, żeby ją na dwór wypuścić. No ale z drugiej strony, jaki sposób inny pies ma ci pokazać, stary, chce mi się sikać. No, ciągnie cię za rękę, wypuść mnie, tak? W inny sposób pies ci tego nie powie i jakby dla mnie to jest wszystko, wiecie. A że moja lady jest właśnie mieszancem huskiego, to ona też mówi, woła. Jest to zazwyczaj ej. Jak się nauczyła, jak chce dostać nagrodę, to woła am. To jak małe dziecko, am. I faktycznie mówi to am. Bardzo ładnie. A jak chce, żeby na przykład ją oj, wypuścić, to woła ej. Albo jak na przykład nie chce, żeby ją głaskać, bo chce mieć święty spokój, to krzyczy na mnie, nie. Nie jest mruczenie, ale to jest takie krzyczenie, nie. Dla mnie to jest, wiecie, dla mnie to ma swoje uroki właśnie, mieć psa i przyjaciela, który
Nawet i czasem mi poprzeszkadza, no nie mówię, że nie, no, tak jak właśnie przy nagrywaniu odcinka, no. Trochę i tam czasem mi przeszkadza, ale ja tam się tak nauczyłem, tak przyzwyczaiłem, słuchajcie, mieć pieska w domu, że... Był taki moment, co dwa psy miałem. Dwa razy taki moment był. Psy są niesamowicie mądre. A wszystkiego je nauczyć. Tylko trzeba mieć cierpliwość. To jest jakby podstawa, konsekwencja, cierpliwość. Też bardzo, jak tam widzę czasem jakieś TikToki, jak ludzie psy krzywdzą, jak te psy w schronisku, niektóre są takie wystraszone, bo ktoś tam, nie wiem, bił te... Powiem wam szczerze, to najchętniej już nie będę mówił, bo tutaj film zdejmą, ale... Powiem tak, karma wraca, nie? Oko za oko, ten kto bije psa, sam powinien oberwać. I to można chyba tylko tak to skwitować. Zatem ja wam powiem... Te cztery to jest mój czwarty pies, mówię, i ja wiem, że psy czasem coś nabroją i że pies musi mieć karę. U mnie jest taka zasada, że nigdy żadnego zwierzęcia się nie biło. Nigdy. I słuchajcie, jak pies coś nabroi i mu mówisz stanowczym głosem, że ma iść na miejsce, czy w moim przypadku zależy od skali, ale jeśli coś naprawdę mocno nabroi, to jest psu zakładany kaganiec. Moje psy nie chodzą w kagańcach. Mam nad nimi pełną kontrolę, zawsze je blisko na smyczy trzymam i kagańca nigdy nie noszą. Ale jeśli coś nabroją, to wtedy jest kaganiec zakładany na przykład na 5 minut i ma ten pies na miejscu być, dopóki nie przeprosi, dopóki nie da łapki i tak dalej. I ja właśnie wiem z doświadczenia swojego, mówię, już to jest mój czwarty pies, to już są lata. Nie macie pojęcia, jak dla psa, który jest twoim no, pupilem, którego kochasz, tak? A ten pies wie, że nabroił, wie, że zrobił źle. I mu zakładasz taki kaganiec na 5 minut, to dla tego psa to jest wieczność. Nie macie pojęcia, jak ten pies potrafi mieć smutną minę, wie, że źle zrobił. Ale ja też no jakby muszę w takiej sytuacji no być twardy i się nie rozczulać. No bo to jednak jest jego kara, tak? No siedzenie na miejscu nie jest krzywdą jakąś dla psa. W kagańcu tym bardziej. No to mówimy o 5 minutach. Więc tutaj te smutne, ale czasem no, widząc tą smutną minkę, aż mi takiego psa szkoda, no ale z drugiej strony potem sobie myślę, no nabroiłaś, no to masz karę, no trudno. Nie ma zmiłuj. Tylko zmierzam do tego, że właśnie nie rozumiem ludzi, którzy gdzieś tam krzywdzą zwierzęta, tak dosłownie krzywdzą, fizycznie. Już nawet nie, to może już nawet takich tematów lepiej nie poruszać. Ja jestem akurat na takie rzeczy bardzo, bardzo i cięty, i wrażliwy. W schronisku byłem raz, bo dwa psy mam ze schroniska. Właśnie ta lady też jest psem ze schroniska w sumie. Tylko tyle, że... Te dwa psy były jakby, tak można powiedzieć, już internetowo ze schroniskiem dogadane. Bo jednak łatwiej mi było przeglądać zdjęcia, czy tak jak teraz różne fundacje schroniska TikToki wrzucają, chociaż ja tych TikToków też nie mogę oglądać. Widząc te psy, po prostu niektóre takie smutne. I z tego względu raz w życiu byłem w schronisku, ale nie zdecydowałem się, słuchajcie, psa żadnego wziąć, bo najchętniej wziąłbym chyba wszystkie. I tak jak mówię, raz byłem w schronisku i... Jest widok, który no, miłośnik zwierząt, psów. Nie zniesie. Tak wam powiem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale dobra, może o takich. Zjedź w prawo. Smutnych rzeczach widzowie lepiej naprawdę nie mówić. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. A tam gdzieś tam mam ten mandat. Odkrywamy trasę. Fajnie, cieszę się.
Bardzo się cieszę, że odkrywamy teraz. Już niewiele nam do końca, jak widzicie, zostało i tak też niewiele się pomyliłem. Na razie mamy przyjazd 18.20, no jest całkiem możliwe, że na 18 albo 17.50 przykładowo. Także wiele tutaj was nie wprowadziłem w błąd. No jedynie może minimalnie z czasem odcinka, bo w półtorej godziny, równo w półtorej godziny się nie uwiniemy. Ale staram się dotrzymać tempa, jednocześnie już nie uszkadzać i ciężarówki, i ładunku. No patrzcie, lewy pas blokują, no co za... Ja nie wiedziałem, co mam zrobić, bo nie chciałem z jednej strony w gościa wjechać, z drugiej strony widziałem w lusterku też gościa, ale jakoś tak udało mi się, bo mi w naczepę nie wjechał. Wiecie, ta naczepa najważniejsza, bo tam jest jednak towar. Jakbym był na innym kącie, to bym temu w tą... Fajnie się wjeżdża czasami, słuchajcie, możecie przetestować, jak będziecie chcieli sobie bekę podcisnąć. Tak właśnie od tyłu, no kiedyś wam może pokażę na drugim kącie. Te przyczepę kempingową się fajnie wjeżdża i te auta fajnie czasami latają. Ale to oczywiście robiłem w tych odcinkach w większości w konwojach, jak tutaj z Patką czy z Krystianem robiliśmy konwój, to... Wtedy zwalałem. Przychód, coś małe dzisiaj. Wiecie co, widzowie, ale może dobrze. Bo wiecie co zauważyłem, że... zobaczcie, ile mamy mniej kasy. Jak ja wpisałem tą komendę, to mam wrażenie, że te przychody... kierowców też o połowę spadły, że nie tylko moje zlecenia o połowę spadły, ale również kierowców. Myślę, że jeżeli tak, wiecie, jakby ja nie narzekam na to, że zarobiłem, tylko że może przez to też minusy gdzieś są, ale no nie, to wątpię. Wątpię, żeby to miało znaczenie. Jak widzicie, ta kasa mi aż tak nie przybywa już, nie? Jak przybywała. No spoko, zobaczymy. Iu, no pewnie, iu. Trzymaj się lewej strony. Jeszcze chwilka i będziemy kończyć trasę. No myślę, że tam jakiś fajny exp powinien wlecieć, przy czym no raczej bym się, no mówię, nie spodziewał w żaden tam sposób wybicia nowego levelu, no to raczej jest niewykonalne. Jakaś głupia trasa z 70-ką nam się trafiła. Którą już, jak widać, jechaliśmy.
No i taka trasa na przykład dla mnie jest męcząca, nie? Dlatego się nie odzywam kompletnie, bo zaraz zasnę. Cały czas 70, przecież to usnąć można. Jeszcze taki ruch, zobaczcie jaki jest. Aż mnie kusi, żeby coś odwalić, widzowie, wiecie? Mamy tak niewiele do celu. Swoją drogą muszę, czekajcie, ja muszę zobaczyć pieska wypuścić. Minuta, widzowie, minuta, kochani. Dobra, lecimy, tylko trochę nam się muzyka przesunęła niestety. A, bo my jedziemy, dobra. Trochę nam się muzyka przesunęła, bo zapomniałem spauzować. Leciałem szybko pieska wypuścić. Właśnie, a propos, rozmawialiśmy chwilę wcześniej, jak czekała, teraz chciała bardzo wyjść. Życie, ja tam, mi to tam, wiecie. Chwila pauzy w odcinku mi to nie robi, wam myślę, że też nie, no. Wiecie, my mamy jako ludzie ten komfort. Chce nam się zikać, zrobię pauzę, pójdę się wysikać. No a pies co ma zrobić? Musi przyjść zawołać. Co mi może? Co on może? No. Nie ma kuwety, na kibel nie pójdzie się załatwić. No to przychodzi i woła, że chce mu się siku. Nie powiem mu, poczekaj. Eurotrack może chwilę poczekać, a piesek niekoniecznie, widzowie. Dobra, nie mamy wiele do końca. Myślę, że trasa całkiem przyjemna. I powiem wam właśnie takie podsumowanie. Oczywiście mówię, challenge, długie trasy spoko, ale w życiu z żadnymi korkami takich challenge'y to nawet mi nie wymyślajcie. Się lewej strony. Najdłuższą możliwą trasę postaram się zrobić, ale to będzie raczej gdzieś w granicach 5200. Chyba dłuższej się nie da trasy wziąć. Ale takie trasy właśnie do 2000, dwa z hakiem nawet, to wydają mi się najlepsze. Najprzyjemniejsze, takie niemęczące. Tu mi się bardzo przyjemnie jechało. Już tak czuję, jakbym dojechał. Zobaczcie, przyjazd na 18, tak jak mówiłem. I powiem wam, no, czuję teraz taki troszkę... Nie, że challenge, bardziej, nie nazwałbym tego challenge'em, ale tak bardziej ambicje, o. To zobaczcie, jak robiliśmy w poprzednich odcinkach trasy, to bez problemu ja już miałbym milion na koncie, tak? Teraz jest niecałe 300 tysięcy, czyli te zlecenia też spadły o połowę u pracowników. Co myślę będzie takim fajnym challenge'em do rozwijania firmy, tylko musicie mieć to też... Ja będę powtarzał wam to w paru odcinkach teraz, żebyście mieli świadomość, dlaczego ja mając... Bo to jakby wiecie, no... Najprościej wam to wytłumaczę, widzowie. To w tym momencie, kiedy ja zlecenia o połowę sobie zbiłem, mam nadzieję tylko, że zbita jest cena, a nie EXP, bo jeśli EXP miałby być zbity, no to to jest bez sensu. Ale o tym się zaraz też dowiemy. Natomiast w momencie, kiedy zbiłem sobie o połowę wartość zlecenia i no z tego wynika również pracownikom, tak? No to oznacza, widzowie, to jedno. Oznacza to, że ten mój rozwój, tak? Mówiąc konkretnie zakupy tych ciężarówek czy ulepszanie floty będzie o wiele wolniejszy, tak? Bo jakby w tym momencie no spowolni nam to rozwój, tego musicie mieć pełną świadomość. Jakby nie narzekam z tego powodu, mi to odpowiada, bo to jest moja świadoma decyzja, tak? Tylko też musicie mieć świadomość, no, że nastąpiła pewna zmiana, tak? I że żeby potem nie było komentarzy, a że ty tam masz, nie wiem, 30 level, tak wolno się rozwijasz. Chociaż raczej ostatnio były w drugą stronę komentarze. A jak widać, idę na tym koncie, mimo że robimy to wolniej, zupełnie w ten sam etap rozwoju, który tam mieliśmy na tej poprzedniej całej edycji Eurotracka. W
tamtym sezonie, no jak widzieliście, też dość szybko miałem rozwinięte tamto konto, nie? Zresztą to konto mam do dzisiaj, tam gdzieś cały rozwój chyba się zakończył na tamtym koncie, na, jeśli dobrze pamiętam, 35 levelu. Więc jakby jak najbardziej tak, widzowie. Widzicie, 17. Ja to jestem geniuszem. Jeszcze 100 km przed nami, także już prawie dojechaliśmy. Teraz szybciutko pójdzie. Oko mi się zaczerwienia, no ale to już sobie z paniem możemy zrobić po wszystkim. Trzymaj się prawej strony. Oj. Się fuksem udało. No tędy chyba ostatnio nawet jakoś jechaliśmy. Tak, bo pamiętam po tych tunelach foliowych z prawej strony. Pamiętam tą drogę. Jechałem tędy ostatnio. Mam pamięć wzrokową. Potem będzie najlepszy numer, widzowie, bo ja takie déjà vu, nie? Kiedyś pojadę naprawdę może we Francji tą drogą i potem mówię, kurde, ja już tu jechałem. I tak może być przez Eurotracka w każdym nawet zakątku świata, nie? Jeśli jakiś będzie bardzo podobny, kurczę, już tu jechałem, nie? No zobaczcie, 100 km było i się tak zaczęło szybko nagle nam obniżać, już 74, no bo to tak działa, to jak już tą stówę przekroczycie, w sensie w dół oczywiście, no to już potem idzie. Bardzo sprawnie i bardzo szybko. W razie to jest Francja, to nie jest Hiszpania, to chyba nie ma tych. Wygląda, że przejadę normalnie. Ale wolę sprawdzić, widzowie, wolę sprawdzić. Jak raz się na bramkach w Hiszpanii wywaliłem i całą ciężarówkę rozwaliłem, to ja dziękuję bardzo. Od tego momentu, dojeżdżając do bramek, wolę patrzeć. To są zbyt toporne rzeczy, nie? Dobra, 50 km. Widzicie, jak szybko idzie? Troszkę może źle wyliczyłem ten przyjazd, bo mówiłem, że może 17.50 będzie, a jak widzicie, się zrobiła 17, tam pewnie 30 parę będzie. 30 to wątpię, ale... I znowu 148. Kurde, jak ta ciężarówka grzeje. Trzymaj się lewej strony. Nie no, nie grzejemy tak, bo jeszcze się rozwalimy, widzowie, na końcówkę. Patrzcie, tu policaje jadą, francuskie. Francuskie Polizei. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. W miarę kulturalnie starałem się dzisiaj jechać. Myślę, że tych kary za uszkodzenia, no raczej nie... O kurde, co ta Aurora zrobiła, widzę? Nie, to ja nie chcę takich zleceń. Trzymaj się. Jak kierowca Aurora mogła zrobić minus 55 tysięcy? Niech mi ktoś z was to wytłumaczy. To ja wam powiem, w tej sytuacji to ja nie chcę mieć zleceń o połowę wartości. No bo w tym momencie no to ja mogę jechać kulturalnie i nadrabiać. Nie, no to jest bez sensu. Widzowie, ja rozumiem jakby... Dlatego z tą realną ekonomią to tak widać wszystko nie jest dopracowane, bo jak ja sobie zbiłem o pół wartości zlecenia, to zobaczcie, co się stało. Pierwszy raz widzę, żeby kierowca zrobił mi minus 55 tysięcy. Bywało... Zjedź trzecim zjazdem. Bywało jeszcze, nie wiem, 20 tysięcy straty, ale nie, kudźwa, minus 50 tysięcy.
skandal, widzowie. Bo jestem zły teraz. Przygotuj się do skrętu w prawo. Będę musiał, ale to już wiecie co, poza odcinkiem sobie przejrzę, po prostu skończę odcinek i przejrzę sobie tych kierowców, jaki oni tam mają vlog i wtedy zaczynając następny odcinek będę już miał jakieś tam ewentualnie przemyślenia, nie? Którymi się z wami, widzowie, z miłą chęcią podzielę. A, uszkodzenie naczepy, no trudno. Akurat musiałem naczepę na koniec jeszcze o procent jeden więcej uszkodzić. Zadowalająco, no myślałem, że będzie w końcu doskonale, no. Ale no nie ma dużo kary, tam jakaś minimalna kara. Ale levelu nie wbiliśmy, no widzowie, rozczarowanie. Chociaż powiem wam tak, że... Właśnie, bo to mieliśmy sprawdzić. Gdybyśmy tej kary nie dostali, expa, to i tak byśmy nie wbili levelu. I tak byśmy levelu nie wbili. Wynagrodzenie podstawowe tu jest ok. Wprawa nie ma expa. Na długi dystansie. Wysoka wartość. Delikatny ładunek. Za szybką dostawę. 500 expa. A ostatnio było więcej. Dobra. No to tyle, moi drodzy. 400 tysięcy mamy na koncie. No ja sobie przejrzę tych pracowników i pomyślę, co tutaj z tym zrobić. Żeby to jakoś w miarę funkcjonowało. No, no może w następnym odcinku jeszcze jeden kurs i wtedy wyciągnę wnioski, czy nie zmienić tego. Na razie myślę, że nie. Dziękuję wam za oglądanie, żegnam się z wami. No i oczywiście bardzo proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. Trzymaj się, do następnego odcinka. Cześć!